Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zasady kierowcy autobusu miejskiego. Dzisiaj drugi odcinek, drugi punkt. W poprzednim odcinku mówiliśmy o ubiorze kierowcy. Wyjaśniałem pokrótce zasady dotyczące ubioru. To też nie jest tak, że mówię wyczerpująco na ten temat, bo na ten temat można by było mówić bardzo dużo, tylko też założyłem, że te filmiki będą krótkie. No, jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, warto zajrzeć, bo tam mówię trochę o wstępie do tej serii, jak to będzie wyglądało. Lecimy z punktem drugim: obsługa pasażera na przystanku. No i właśnie tutaj są zasady dotyczące obsługi pasażera na przystankach. Zacznijmy od tego, jakie w komunikacji miejskiej obowiązują przystanki. Dla kierowcy oczywiście, z perspektywy kierowcy, bo z perspektywy pasażera, pasażer po prostu przychodzi na przystanek i czeka na dany autobus, autobus podjeżdża. No, często jest tak, że my kierowcy mamy określone przystanki ujęte w rozkładzie jazdy, tylko ten rozkład też nie zawiera sam w sobie wszystkich przystanków, także w rozkładach dostępnych dla pasażerów w wersji internetowej to tam są wszystkie przystanki, jednak dla kierowcy są wyszczególnione tylko te, które się nazywają kontrolne. I to jest jeden z pierwszych rodzajów przystanków dla kierowcy, to są tak zwane przystanki kontrolne, na których kierowca kontroluje czas odjazdu. Zazwyczaj są to przystanki stałe, mogą być przystanki na żądanie i tam kierowca ocenia punktualność odjazdu. Wiadomo, że punktualny odjazd, o tym też będziemy mówili w kolejnych punktach, co to jest punktualny odjazd, jak to wygląda. Tu mówimy o przystankach. Kolejnym przystankiem, rodzajem przystanków jest przystanek początkowy. I tutaj, jeśli chodzi o ten przystanek, to na tym przystanku zabieramy ludzi, tylko i wyłącznie zabieramy ludzi. Jeśli jest podział na przystanek końcowy i początkowy, to końcowy jest od tego, żeby tych ludzi wysadzać, a początkowy jest od tego, żeby tych ludzi zabierać. I to jest złota zasada. Nie możemy zabierać ludzi na przystanku końcowym, żeby zabrać ich do kolejnego kursu. To jest złota zasada. Trzeci rodzaj przystanku, przystanek końcowo-początkowy, czyli tutaj jest to tak zarówno do wysadzania i do wsadzania pasażerów, czyli na tym przystanku pasażerowie wysiadają, nie ma żadnego podstawienia, o tym też będziemy mówili w kolejnych punktach, i na tym przystanku też zabieramy ludzi ponownie i zasady udostępnienia też również będą mówione w kolejnych punktach. Tu już nie zdradzam, żeby to tak ogólnie powiedzieć. Kolejny przystanek to jest przystanek nieobsługiwany. Przystanek nieobsługiwany to jest wtedy, kiedy załóżmy nie mamy go w rozkładzie jazdy. W Gdyni akurat są tak zwane linie pospieszne i te linie pospieszne nie zatrzymują się na wszystkich przystankach. To znaczy, że niektóre, które nie są ujęte w rozkładzie jazdy, są pomijane, no i wtedy taki przystanek nazywa się przystanek nieobsługiwany. Ja jako kierowca mam ujęte w rozkładzie jazdy przystanki. Muszę pamiętać, że na linii pospiesznej, na przykład na RC, nie mam przystanku naukowskiej, tylko jadę prosto. Muszę o tym pamiętać, żeby dobrze obsługiwać przystanek, muszę się zatrzymywać na tych przystankach, na których jest on ujęty w rozkładzie jazdy, nic innego. I też złota zasada obowiązuje na pętlach, bo zauważcie, że na dużych pętlach, na których jest przystanek, no załóżmy Karwiny Nowowiczlińska 03, 05, 07 czy tam 01, to są załóżmy trzy wiaty przystankowe, no i teraz z każdej wiaty odjeżdża inna linia. I to jest kolejny rodzaj przystanku, o którym musi pamiętać kierowca, który podstawia się na przystanek początkowy, bo musi pamiętać, pod jaką wiatę podjechać. To nie jest ujęte w rozkładzie jazdy, po prostu kierowca musi to wiedzieć, bo to nie jest jednakowe podjechać pod wiatę lewą lub prawą, bo musimy podjechać pod tą, w której jest rozkład jazdy, żeby nie mylić pasażerów. To też jest ważne, że kierowca właśnie musi o tym pamiętać. No i teraz nawiążemy do tego, co to znaczy prawidłowe obsłużenie przystanku. Prawidłowe obsłużenie przystanku to jest takie, które zakłada podjazd pod ten przystanek, zatrzymanie się, otworzenie drzwi, zamknięcie drzwi po ówczesnym
obserwowaniu wejścia lub wyjścia pasażera, no i odjechali. To jest właśnie prawidłowe obsłużenie przystanku. Kolejnym rodzajem przystanku jest przystanek stały i przystanek na żądanie, czyli najbardziej stosowany. I tutaj też kierowca musi wiedzieć, który to przystanek stały, żeby mimo tego, że nie oczekują na nim pasażerowie się zatrzymać, i też przystanek na żądanie musi wiedzieć, w którym momencie musi oczekiwać na machnięcie lub na sygnalizację pasażera, bo wiadomo, że przystanek na żądanie obsługuje się wtedy, kiedy ktoś zasygnalizuje, że chce wsiąść lub wysiąść, a wsiadanie przez machnięcie, wysiadanie przez sygnalizację ustną, tak też można, lub przez sygnalizację przyciskiem. No i to też musi na to kierowca zwracać uwagę, żeby prawidłowo obsłużyć przystanek, bo załóżmy, że ktoś nie machnie, on się zatrzyma, to nie jest prawidłowo obsłużony przystanek. Mimo dobrych intencji, to według książki, według teorii, to już nie jest prawidłowo obsłużony przystanek. No i teraz na trasie trzeba być bardzo obeznanym, żeby wiedzieć, gdzie się zatrzymać jako przystanek stały, gdzie jako przystanek nieobsługiwany, gdzie jako przystanek na żądanie. Często też w liniach objazdowych zdarza się tak, że na trasie objazdu nie obowiązują żadne przystanki i wtedy też tak zwane przystanki nieobsługiwane nie są po prostu obsługiwane, no i wtedy ludzie się dziwią, a czemu ten autobus się nie zatrzymał, przecież on ma linię normalną, wbita i nawet się nie zatrzymał. No a może czasami jeździ objazdem, a może czasami zapomniał, też może się tak zdarzyć. No to tu już opowiedziałem o prawidłowym obsłużeniu przystanku, o tym też sobie będziemy dalej mówili, o szczególnych grupach, czyli inwalidach i wózkach dziecięcych, jak ich obsługiwać, bo to też są zasady dotyczące ich obsługi. Jeśli chodzi o obsługę takiego zwykłego pasażera, to musimy podjechać. Najlepiej, żeby drugie drzwi były na wysokości wiaty przystankowej. Otwieramy drugie i trzecie drzwi. Pierwsze zostawiamy zawsze zamknięte, chyba że pasażer będzie chciał przez nie wejść. To wtedy wpuszczamy takiego pasażera, no przecież nie będziemy nikogo blokować, nie? Ale to jest ważna, że właśnie zasada, że wszystkich drzwi nie otwieramy zimą, w porze zimnej. Pora zimna zaczyna się od jakiejś tam temperatury, od jakiegoś tam okresu i wtedy mamy tak zwane przyzwolenie. Przyzwolenie jest to tak zwany ciepły guzik, że my sobie na pulpicie klikamy guzik, a pasażer sobie sam otwiera drzwi. No i wtedy nie otwieramy wszystkich drzwi, tylko otwieramy te, przez które chce wejść pasażer. To też jest ważna zasada, że zimą właśnie używamy ciepłego guzika w ten sposób, aby nie wychładzać autobusu. To jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że wszystko tutaj ująłem, jeśli chodzi o obsługę pasażera na przystanku. Można by też o tym mówić bardzo wiele. No i zapraszam do komentowania, jak tam u Was wygląda, jak to Wy widzicie, i zapraszam do kolejnego odcinka.